kurde, zajechałem. Poprowadzili mnie, żebym objechał tym bokiem za cmentarzem i jakoś nie widzę tego wjazdu. Dobra, szukam dalej.
parę kilometrów zrobione, a będzie z jakieś 40. Jeżdżę sobie tam, gdzie mnie nosi. Nie mam w głowie konkretnego planu, tam pira z drzwi, może gdzieś na Łapszankę, może na, gdzieś na, nie wiem, Grandeusa śmignę sobie, a po prostu jadę ze znanymi swoimi trasami, sprawdzam sobie zawieszenie. No co, sprawdzam sobie, jak silnik chodzi, jak hamulce działają, czy nie ma nigdzie wycieku i tak dalej, bo tam wszystko wymieniłem. Jest bajeczka. Jest piękna pogoda. Rewelacja, po prostu miodzio. No, motocykl tam dali. Elegancko. Tutaj nie będę jechał, bo to jest dojazdówka do jakiejś posesji. Może dalej gdzieś się przejedzie, ale jadę dalej. Chcę sobie gdzieś śmignąć jeszcze dalej, tak mówię, może Łapszanka, może Grandeus, może jedno i drugie. Może obczaję jakieś miejsce noclegowe pod namiot, bo niebawem weekend ma być też piękny, trzymam za to kciuki, ma być więcej osób. Na pewno przyjedzie pewna osoba, subskrybent z Torunia, to wam na razie mogę zdradzić. Nie znam Małopolski, więc będę, że tak powiem, go oprowadzał. Może nawet na dwa dni właśnie, dlatego myślę o namiocie, żeby nie wracać do Krakowa. Wszystko zależy od pogody, czy sobota, niedziela dopiszę. No a tu już moja ubrudzona inna zoomka na nowych oponkach. Bajeczka, po prostu miodzio, fajnie się śmiga, powiem wam, przyjemny ten huczek. Nie wiem, nigdy nie miałem kostkowej oponki, ale szczerze, przyjemnie, nie doskwiera mi, naprawdę nie doskwiera. Piękniusia, nie? Ktoś może powiedzieć, no w ogóle nie pasuje do tego motocykla. Może mieć rację, bo każdy ma swój gust, nie? Ale mnie się bardzo podoba. I fajnie mi się na tym śmiga. Nawet na asfalcie. Widzę, że łańcuch trzeba posmarować. No to co? Posmaruję, chwilę przerwy i śmignę dalej. Łańcuch posmarowany, tak z 15 minut poczekam, tyle wystarczy, cienką warstwę zrobiłem, pewnie po drodze znowu będę gdzieś smarował, więc to wystarczy, ja sobie chwilkę odsapnę, odpocznę, wysuszę sobie lewego buta. Kurde, fajosko, jest 8 miesięcy, nie śmigałem, chyba takie zwykłe, proste traski tak cieszą, no fajnie. Dobra, tak jak mówię, przerwunia, po przerwunia jadę dalej. Kolejne trasy, które znam, parę tam może nie znam, poskręcam sobie, bo w głowie sobie poukładałem plan, gdzie mniej więcej mogę jechać, gdzie pamiętałem, gdzie chciałem jechać, a mówię, a tymi oponami może nie pojadę. No, jest taki jeden fajny kawałek z bodajże, jak się jedzie z Grandeusa na Łapszankę, to nie będę leciał asfaltem, tylko skręcę sobie na bok jakieś pola, polne drogi, mam, że dojadę. Może będzie kolejny jakiś punkt widokowy, zobaczymy. Zatem co? Odpoczynek. Wyczuluję się troszkę, chociaż podczas jazdy jestem zarąbiście wyczuliwany. Zarąbiście, naprawdę. No co, niech łańcuch trochę podeschnie i śmigam dalej. No to co, do zobaczenia w kolejnej części filmu. Servus!
mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. We could have been so good.
Piękna traska przy przełęczy pod Ostrą, niedaleko starej wsi. Tu się odbywają zawody etapu górskiego, tam wyścigów Polski, coś takiego. I piękne widoczki tu są, naprawdę piękne. Pojedziemy sobie na Młynczyską, tam do góry, w tamtą stronę, boczną dróżką, tą na dole. I będzie zajefajnie. Tam jest w oddali krzyż, pewnie na kamerce ciężko będzie zobaczyć, ale właśnie tam, na wprost, jest Młynczyska i Droga Krzyżowa. Jedno miejsce, które, jedno z kilku miejsc, które lubię się zatrzymywać. To tylko na chwilkę, żeby pokazać wam co i jak i że ta traska jest naprawdę zarąbista pod Ostrą. Dobra, lecimy dalej. No i przerwa przy tym krzyżu, co przed chwilą wspominałem. O! Krzyżyk. Młynczyska, popatrzcie jaka piękna okolica. Po prostu cudeńko. Lubię się tu jeszcze na chwilkę zatrzymać, nie wiem, troszkę się napić. Odsapnąć sobie z 5 minutek. I śmigam dalej, nie? W tamte właśnie dalekie rejony. W górzyste. Polecę sobie jednak na tego Grandeuska. Z Grandeuska na Łapszankę. I później będę śmigał do domu. Myślę, że na 20 dotrę. Piękny klasyk CBRK. Servus! Tu jest jeszcze ślad. Widać, że tutaj do takiej 2/5 tej kostki ostatniej jest już wytarta. Tu tak samo, tu tak samo. Mam nadzieję, że to będzie widać. Czyli praktycznie oponka tak jakiś centymetr. No, centymetr, może centymetr, 2 mm. I jest prawie zejście do końca. Oczywiście nie będę na razie tego robił. Dopiero to jest świeża oponka, śliska, docieram ją. Ale spokojnie na asfalcie daje radę. Się zdziwiłem. Myślałem, że będzie trochę gorzej, bo wiadomo, kostka to kostka. Ale jednak te opinie w internecie na podstawie tej opony, że nadaje się spokojnie do turystycznej jazdy taka kostka, okej, okay, bałem się troszkę Motoza, bo mało kto zna tą markę, ale jest super, naprawdę fajnie idzie. Ciekawe jak przednia. Przednia pewnie będzie mniej, bo ma inny profil.
przednia jest, o, na tą kostkę prawie cała, gdzieś z 3 mm odtąd tu się na razie składam, o. No, o, tutaj dotąd, bo tutaj jest tylko syf z tego, z tych kałuż i tak dalej. No, dobra. Zatem ubieram się i śmigam dalej. Kurde, zarąbista wycieczka na Grandeusa i z Grandeusa na Lapsankę. Ostatni rzut z Łęczyskiej i lecimy dalej. Jeszcze tak przełęczą knurowską wolno nie jechałem. Jak widzieliście, sznurek samochodów za mną, przede mną, nie da się lekko pocisnąć. Ale cóż, przynajmniej się kawałek przejechało i zobaczyło ten piękny widok. Jezioro Czoszyńskie i zaraz będą Tatry. Serwus, Emilion. Piękne Taterki!
Serwus ponownie! Zarąbiście! Jestem już na Grandeusie, spokojna traska, wiadomo, większość trochę asfaltów, ale dużo było takich bocznych dróżek, tak jak tutaj też lubię bardzo. W błocie nawet kawałki były, nie wiem, tam kałuże większe, co nie. I powiem wam, że fajny teścik na początek, bo oponki naprawdę dają radę, fajnie się zbierają. Wiadomo, nie, to są sliki, co wtedy były. Jestem bardzo zadowolony, na asfalcie naprawdę też dobrze sobie radzą. A tu poznajecie. Wiata na Grandeusie. Tu ktoś niestety zniszczył, bo był fajny grillek, taki na trzech nogach i z tym podestem takim, znaczy z tą jakby kratką, do tego, żeby to było, no jakieś, nie wiem, wandale, nie? Dla mnie nie, to nie jest w porządku, ale można mieć miejsce na ognisko, nie ma problemu. Tu widzicie, jak ktoś sobie dał te dwa kamory, można sobie wtedy położyć i coś tam zrobić. No i widoczek na Tatry. Na kamerce będzie mało, ale pięknie je widać. Naprawdę pięknie. Szczyty naszych Tatr. Po prostu cudeńko. Miodzio. Pogoda udana bardzo. Zarąbiście. Udało się. Boże ciało dopisało. A popatrzcie na jedną zoomkę. Jaka czyściutka. Ja pierdziu, jak zarąbiście to wygląda. Przynajmniej mi się podoba, nie? Patrzcie, kurde, umorusana i na zomka w jej naturalnym środowisku. Pięknie. Cudo. Oponki też się spisują. Błotko wchodzi i wychodzi, bo są te duże szczeliny, ale nie przeszkadza to w ogóle w jeździe po asfalcie. Mówię wam, jestem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest bajeczka. I na zomka pięknie się prezentuje. Jest to naprawdę cud miód malinka. Dla mnie elegancko. Pięknie, ja się po prostu jaram. Pierwsze kilometry, pierwsze naprawdę kilometry prawdziwe w tym sezonie, w tym roku, w 2021. Pierwsza jazda po tylu dniach, po tylu miesiącach, 8 miesięcy przerwy, nie? W tej chwili mam nakręcone zaledwie 148 km, czyli prawie 150 km. A jeszcze sobie może pojadę do Łapszanki, bo piękne są widoki w Łapszance, jak zresztą wiecie, na moim filmie też tam znajdziecie. Ale pojedziemy sobie tym razem nie asfalcikiem, tylko znalazłem taką drogę na, że tak powiem, Google Maps. Na zrzucie satelit, bo wiadomo, Google Street nie działa tam. Są tam jakieś dróżki, mam nadzieję, że nie zbłądzę. Podjadę sobie i przejadę sobie przez może jakieś wzniesienie, bo widziałem, że jak się włączy tam teren, to jest tam jakieś wzniesienie wyższe niż tu Grandeus, jakieś 1000 metrów. Będę chciał pod nie podjechać. Zobaczymy, czy się uda. Ale spójrzmy, kurde, najpierw na te taterki stąd, a później zobaczycie dalszą część filmu. Zarąbiście, po prostu cudo! Czyż nie jest pięknie? Tam w oddali, dokładnie gdzieś w tym miejscu, tu o, są trzy korony. Na żywo to wiele lepiej wygląda niż na kamerce. Zobaczymy, czy Babią Górę widać. Bo też powinno być stąd, tak jak wtedy wam pokazywałem z filmu na Grandeus. Powinno być widać Babią Górę. Jeszcze raz inna zoomka. Pięknie czyściutka, super. Miodzio, mnie się podoba. Babia Góra jest! Na filmie będzie malutka, nie? Ale dokładnie to jest tam. To wzniesienie tam, o. Tam wzniesienie, to jest Babia Góra. Ale okolice przednie, popatrzcie. Zróbmy sobie panoramkę naokoło. Popodziwiajmy, jak tu pięknie. Dobre miejsce na nocleg. Naprawdę dobre miejsce na nocleg, namiot sobie rozbić. Dlaczego jak hula mocny wiatr, wieje, pada, to może dlaczego też przespać się pod tą wiatrą. No i rzut jeszcze będzie i na zoomki z Tatrami, bo nie może być nie. O. Miodzio! Zatem do następnej części filmu. Widzimy się pewnie w Łapszance, a może nawet pomiędzy na tym wzniesieniu, jak uda mi się dojechać na tych zadupiach. No to serwus!
Normalnie bajeczka, musiałem się zatrzymać, fajne zadupie, nie? Normalnie miejscowa, gdzie można sobie normalnie rozbić namiocik, z dala od głównej drogi, ale dojazd jest, bezproblemowy, zależy kto jak lubi, nie? Kawałek gór widać. No i co, polecimy sobie teraz tam, w tamtą stronę. Nie znam w ogóle tych terenów, nie wiem gdzie wyjadę dokładnie. Znaczy mniej więcej kojarzę, bo patrzyłem na mapce, na tej rzut satelity, ale no powinienem gdzieś odbić w lewo. Dokładnie nie wiem gdzie, ale zobaczymy. Zatem powoli będę się zbierał. Normalnie parę razy się już zatrzymałem, jak widzicie, no nie da się nie zatrzymać, po prostu popodziwiać trochę widoczki, zapoznać nowy teren. Kurde, jest taka rewelacyjna pogoda, po prostu jest błękitne niebo, piękne białe chmurki, słoneczko, ale nie praży. Jest po prostu cud miód pogoda, nie za gorąco, nie za zimno. Elegancko, bajeczka. Dobra, to co? Ubieramy kaścik i będziemy śmigać dalej. Prosto w tamtą stronę. Byłem u właściciela tutaj posesji, że tak powiem, nie, tego kawałka ziemi. Powiedział, że mogę sobie tutaj ten sznureczek położyć i pojechać dalej na Łapszankę. Zajebiście. Widzicie? Jakiś śladzik fajny. Oponka ładnie bierze. Ładnie bierze. Ale mnie rzuciło. Biegu. Asekuracyjnie nóżka, bo się zagłębia. Pod linię. O kurwa. O. Jest gites. Teraz tylko kufel jeszcze. Jedziemy!
mordy jeża. Widać, że przygotowane, bo można sobie złapać i przejechać. Tylko popatrzmy sobie, czy dalej się przejadę, czy dalej przejadę na tą łapszankę. Wow, powiem wam, że kiepska, bo to widzę. Może dam radę? Nieźle pytanie, lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Kolejną. Może się uda. Nie jest źle. Środkiem na pewno nie. Tu będzie problem, bo jest ostro i błoto. Pytanie, czy się idealnie wkopię. Skopałem sobie przejazd przez tu kolejnkę. Jest to taka glina. Tu jest kawałek śliskiego, a tu już powinno być w miarę ok. No zobaczymy. Chcę spróbować. Może się uda. No to chwila prawdy. Serwus! Postanowiłem się chwilę zatrzymać, żeby troszkę adrenalinki zeszło. Wiem, to nie jest poważny teren, ale to nie do tego służy motocykl. Ale przyznaję się sami szczerze, że podjazd był ciekawy. Glina, ślisko, oponka naprawdę dała radę. Muszę tylko wyczuć sprzęgło na nowo, bo jest nowy ten przewód. Inaczej mi chodzi, tam to było bardziej elastyczne, takie miękkie, plastylinowe. To jest takie sztywne. Łapie, puszcza. Ale udało mi się chyba za trzecim czy czwartym razem. Coś tak było i udało mi się pojechać do góry. Kurde, jak ładnie poszedł w górę. Ta oponka jest naprawdę zarąbista na tył. Tu mamy piękny terenek. Wiadomo, gór nie widać jeszcze, bo muszę podjechać wyżej. Ale tam w oddali widać trzy korony. Tam jest wieża chyba Koziarz. Na filmie będzie mało widać. A popatrzcie, oponka. Jezu, ile błotka, a fajnie, bo z niej wypada. Wiadomo, trochę zostaje, ale ma na tyle kostkę fajną, że po prostu, zobaczcie, wypada. Nie ma nic. Chowa się, gryzie w teren i wypada. Zarąbiście. No po prostu cud miód malinka. Na Grandeusie posmarowałem sobie znowu łańcuch, bo wiadomo, przy takim terenie, przy takich błotkach, to wiadomo, jest sypie się, ale bardzo ładnie jest. I przód. Przód też jest, kurde, boczkiem ładnie też mi trzyma. Korzysta z klocków, wiadomo, żeby mi nie prowadziło ładnie, żeby nie ślizgało się. Jak wiadomo, na moich poprzednich oponach, to co tu można powiedzieć? W taki teren bym się już nie wpakował. Znaczy teren. W takie... no, szuterkowe sprawy, nie? Bo takie, no, palne drogi. Ale bardzo fajnie wygląda.
i naprawdę dobrze działa. Jestem zadowolony, docieram te oponki i powiem wam szczerze, poleciłbym je z czystym sumieniem. Wiadomo, jestem teraz podekscytowany, ale przejadę na nich przynajmniej tak 5-7 tysięcy, żeby zobaczyć, jak się zużyją, nie? Ale popatrzcie naprawdę jeszcze raz. Real Z firmy Motos. Pięknie idzie. Dobra, chwilę adrenalinki ze mnie zejdzie, bo pierwszy raz jestem w takim terenie. Pięknie jest, spróbuję znaleźć to wzniesienie, a później na łapszanka, z łapszanki już do domu. Wiadomo, jak wyjadę sobie na asfalt, to muszę spokojnie, żeby z opon wszystko ten syf zszedł, nie? Żeby się nie ślizgało. Dobra, lecimy dalej. Dobra, środkiem chyba nie pojadę, bo się ześliznę. Muszę jechać w błoto, centralnie w błoto. Dobra. Ja pierdolę! Przepraszam, że knę! Wrąbałem. Dobra, to chyba pójdzie na luzie. Chociaż teraz trudniejsze, bo zjazd. Hamulec tu za bardzo nie pomoże. Aż z niego kapie. Ale będziemy cia. Dobra, jedziemy dalej.
Servus! No po prostu cud, malina, powiem wam, moje, po prostu moje ulubione traski, naprawdę, aż łapa mi się trzęsie, nie wiem czy to zestabilizuje, ale po prostu bajeczka, zresztą widać po motocyklu. Usypiony jest, to fakt. Ja pierdziu, ale będziemy cia, będziemy cia. Oponka, wszystko już jest błoto, błoto, błoto. A już się przeczyściła, jak widzicie, ładnie. To jest dla mnie ważne, że szybko się czyści. TKC tak samo. Elegancko. Też brudnawa. Ale już wygląda bary lepiej niż wtedy, z ostatnim razem, jak pokazywałem. Ja pierdziu, ale będzie czyszczenia. Kurde. No nic, na stację i go umyć, nie? Dobra, taterki pokażę wam. Zresztą już pewnie kawałek widzieliście. Daleko są. Nie wiem, czy do Łapszanki dojadę, a może się uda. Zobaczymy, jak ta trasa mnie pokieruje. Ale górki widać, nie? Już Tatry Bielskie. Popatrzcie. Pięknie widać Tatry Bielskie. Cud, miód, malina.
Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Miłego dnia życzę. No i cel osiągnięty, Łapszanka, widok na Tatry Bielskie, Słowackie, bajeczka. Dzień udany, zarąbiście, trasy nowe poznane. Zresztą widzieliście ile błota, ile wszystkiego kałuż podjazdów dało radę. I na Zoomka się spisała, nowe opony poszły jak po grudzie? Nie, elegancko wyszło, naprawdę sobie poradziły, szczególnie ta tylna, ładnie łapie przyczepność. Oczywiście sypek już jest, jest strasznie ubrudzony, ale co tam? Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, znaczy nie sam filmik, ale trasa wam się podobała, może ktoś skorzysta. Ciężko będzie ją wyznaczyć linkami na Google, bo nie ma przejezdnych tras tak naprawdę. Może coś tam porobię, spróbuję jakoś nakreślić, bo nie używam nawigacji, więc nie mam żadnego GPS-a i tak dalej. Może coś wykombinuję, zobaczymy, może się uda. Zatem, że tak powiem, dzień uznaję za bardzo udany, oponki się spisały i na Zoomka dało radę, zatem... Żegnam was, serwus i do następnego filmu!